relax. Take your time. Cześć, z tej strony Manti, a przed wami kolejny odcinek z World of Warships, w którym pogramy niszczycielem Clemenson z poziomu 4. Jeżeli chodzi o rozwój tego okrętu, nie mamy tylko układu kontroli ognia rozwiniętego. Tak więc bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do bitwy. No i zobaczymy, co stało być. Widzimy się po ekranie ładowania. No i jesteśmy. Mapa to linia tektoniczna, a skład drużyn przedstawia się następująco. Po 3 niszczyciele w każdej drużynie, 4 pancerniki i 5 krążowników. Wchodzimy na najwyższe obroty. I ten fragment mam przewinę, jak już zobaczymy przeciwników, to zaczniemy. No i zaczynamy tutaj przejmować strefę D. Schowaliśmy się tutaj. O, ktoś nas zobaczył. Znaczy nie, czy nas zobaczył, puszczam dym maskujący. Możliwe, że nas nie zobaczył. Chowamy teraz za wyspą, żeby nie mogli do nas strzelać. Torpedoes, direct front. Sprawdźmy, co da się zrobić temu kawaczemu. Już nas zauważył niestety. Uciekać. Trzeba się przemieścić troszeczkę. Zaatakujemy Omachę. O! Ktoś się zatopił. Ale my jesteśmy poważne obrażenia. Też nie jest kolorowo. Rota na 3 trafienia to nie jest najgorzej. Trzeba uciec przed tymi torpedami od Isokaze. Ach, nie trafiam. Torpedo,
Engine boost deactivated. Żeby zostrzelać tego Isokaza. Potrafiamy niestety. Teraz jest szansa. Też niestety się nie udało trafić. Torpedoes to starboard. Dawaj, 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 dawaj. O, mamy trafienie Citadel. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szybki zwrot, włączamy tutaj dym. Musimy w tamtą stronę torpedy. Tutaj nawrócimy, to musimy też torpedy. Smoke screen set. A popłyniemy w ogóle w tamtą stronę. Tego Santruisa, chociaż nie wiem, czy to do końca jest dobry pomysł, ale no, można spróbować. Ryzyk fizyk. Szczególnie, że nie będę jedynym, który go oszczelił, więc można spokojnie szybko zaatakować. Pomysł, zaraz padniemy. O, 6 życia, 6 życia, 6 życia, 6 życia, 6 życia. Na 6 życia. Co się stało, ale zrobiliśmy 26 trafień, 3 trafienia w Cytadele, więc myślę, że nie jest najgorzej. Jak na to, że nie umiem grać faktycznie tymi niszczycielami, to myślę, że było całkiem, całkiem okej. Nasza drużyna chyba raczej powinna wygrać. Tak więc co, bez przeciągania, dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnij ocenić, skomentować. No i po więcej zapraszam Cię do subskrypcji, do zobaczenia i obejrzenia innych materiałów na kanale. No i do usłyszenia w następnym odcinku z World of Warships. Trzymajcie się, cześć! Come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright, baby.